tanie gry komputerowe i wiele więcej tylko na G2A. Z kodem DOBRO otrzymacie 3% zwrotu. Link znajduje się w opisie. Ua! Ale mnie te ruiny wymęczyły, powiem wam. Dzień dobry. Die Young, umieraj młodo, kolejny odcinek. Udało nam się wyjść z Cliff Ruinów, które są, no tam na dole są. No, tutaj były. Ale wyszedłem z nich i sprintem od nich jak najszybciej, co tam jest w ogóle w oddali. Odbiegłem i znajdujemy się w kolejnym ekscytującym miejscu, mianowicie to mi wygląda jak jakaś arena do poświęcania ludzi, palenia ludzi na stosie, albo jak zadawania im wielkiego bólu, więc musimy tam czym prędzej zajrzeć, bo jestem bardzo ciekawy, cóż to takiego jest. Dobra, co to, co my tu mamy, nie? Nikogo tu nie ma, żadnego chłopa, człowieka. Pirates Beach. Okej, okay. Jest paliwo. Jest paliwo w razie W. O kurwa. A golden tooth. Rashid's pusher. Don't worry, Daff, he said. We'll rule the beach, he said. O cholera. To jest ten, co był łódkowym, tak? Co ich tutaj przywiózł. Złotego zęba miał, tak mówili, no. Tak powiedziała Daphne. Ale to jest paliwo. To może nam się przydać, aczkolwiek nie wiem jeszcze do czego. Może właśnie do jakiejś motorówki? Coś w tym deseń? Okej, no dobra, idziemy dalej. Patrzę, czekaj, gdzie jest? Hightower jest tam, tylko kurwa, jak ja się do Hightower dostanę, jak nie mam sprzętu spinaczkowego. To jest dopiero masakra. Tu jest też coś naprawdę dużego, jakaś taka duża aglomeracja. Okej. Okay. Okay. Our dinghy. This is the beach we arrived on before we were kidnapped by these lunatics. No widzisz. Feels like a lifetime ago. I tutaj nas porwano. To niezły kawał drogi ją wywlekli, co nie? Masakra, co to za tam jakieś pole marihuany, ja widzę. No jest jakieś pole marihuany, czyli to oznacza, że będzie dużo ukrywania się, a to oznacza, że gdzieś w pobliżu będzie ten duży chłop z tymi. Z kosą. Ten, co pilnował Temple Ruins. The Cannon Break. Nawet słyszę. O, jest od cholery tych ludzi tutaj. Ja cię pierdzielę. Dajcie spokój. Pa byka. Pa jaki duży. Jakiś nowy to jest w ogóle. Pszczelarz. Potężny pszczelarz. Woda. Ale wielki skurwibąk. Ale on chyba nie jest agresywny. Czy jest? Jesteś agresywny? A nie jesteś agresywny. Serio? Jak ty przyjazny jesteś? Okej. O, pszczółki! Spokój się. Kurde, gościu. Się boję, że on się nagle ten, tak się obudzi. On jest jakiś polagowany albo coś w tym deseń. Dobra, pszczelarzu, uspokój się.
Dobra, oni są agresywni. 6 PM, ty, musimy zaraz ten przespać. Sporo czasu minęło do ostatniego snu. Ty, patrz na to, normalnie technologie mają, całą farmę tutaj. Co za ludzie. Halo Fields. Co ja tu robię w ogóle? Explore the biofuel. Fuck man. Aż mi FPS-y zaczęły spadać z wrażenia. O cholera, ich tu jest od ciula. Pełno tych typów tutaj jest. Dobra, zjedz sobie to. Zjedz sobie to. Mam nóż w razie czego. Oh! Oh fuck! No! No! Biegnij! Shit! Świnia, nie, nie teraz, nie teraz! Świnia! We don't have time for this! Zdecydowanie za dużo ich tam jest. O, pies ze świnią się bije, doskonale. Na to liczyłem. Taki był plan. Dobra, straż... Chased? Przez kogo chased? Przez kogo jestem chased? What is this bullshit, a? Dobra, teraz mogą mnie chased. Hehehe. Frajerzy. Nie, nie widzą mnie chyba tutaj. Czy widzą? Nie, niby widzą. Kurwa. Luwina. Spadam stąd. Nie, chyba odpuszczą, co? Odpuszczą. No wiedzą, że jestem w fabryce. Odpuścili? Tak, chyba odpuścili. I need the key. Fuck. Fuck, man. O, medkit. Nice. Pełno butelek w ogóle. O co tutaj chodzi? Fire alarm system. Musimy to jakoś dezaktywować, tak? To jest wyjście. You're a flame detector. Okej, okay. Niezłe instrukcje. Bo po co mi to? Wywalić czego nie da rady.
Co się stało? Search the offices, search the refinery. A-a. Niech to ciul! A, tu byłem przed chwilą. Nice. To ładnie, że się oprzedł. Ha! Co za cymbał. O, wow. Albo po prostu musimy się gdzieś bardziej w teren udać. Shit. Kurwa. Jezu, jak mnie FPS-y gubi. Czy ta gra jest zdrowa psychicznie? Biegną za mną? Nie, odpuścili. Uuuui! Explore the farmhouse. Kolejny farmhouse. Ty, szklarnia! Jak ja bym chciał mieć taką szklarnię kiedyś w swoim domu. Ajajaj, coś pięknego. Farmhouse. Jak tylko się odsunąłem od tej właśnie rafinerii, to tak jakby gra odżyła, już normalnie te FPS-y funkcjonują. Coś jest tam źle po prostu zrobione, to nie jest nawet wina mojego komputera, tylko... Zobaczcie, zbliżę się teraz do rafinerii i powiedziałem, że jak tylko się do niej zbliżę, to zacznie znowu szarpać FPS-ami. O, już się zaczyna. Już się zaczyna. Dziwne. Dobra, jak tutaj wejść do cholery? Zamknięte. Zamknięte. No nie widzę wejścia do tego domku. Wszystko pozamykane, coraz trudniej się robi. Już nie ma takiego hop-siup. Zwiedzanko, hehehe. O, dzień dobry, chyba mamy tutaj ten, schronienie. I bardzo dobrze. Przyda się. Fast travel. Znowu Hollow Fields, żeśmy jedno minęli. Kurde, tych schronień jest od cholery, a ja nie potrafię ich namierzyć. No, mijam je w ciul. Dobra, odpoczynek. Are you ready? I don't know. Come on. Just hold on to me. I'll handle everything. I don't know. Don't call a broken record on me. Let's jump. Deb, I think I'm gonna pass. No, you're not. After the hoops we jumped through to get here? I'm not like you. You don't need to be. The sky doesn't care. Just spread your wings and fly. O Jezus. Skoczylibyście na bungee? Ja nie wiem. Jakoś tak, kurde, nie ufam takim rzeczom. Ale co kto lubi, jak chcecie to zeskaczcie. Ja to nie. Ja se wolę w gry komputerowe pograć. Zdecydowanie. No, ale fajne są te wstawki, jak się odpoczywa. To trzeba przyznać, że... Ty, ale kurde, czas się w ogóle nie zrobił, nie? Odpoczęliśmy? Jest 6:49? Ciekawe, co się stanie, jak będzie tam 21, bo... Nawet chyba główna bohaterka coś tam gadała, że... Musi być... W schronieniu... Przed 21, bo inaczej będzie jakiś przypał. Nie wiem, czy ja stąd nie przyszedłem czasem. Chyba stąd przyszedłem, wiesz? Tutaj jest chyba już wejście na... Na pole pszczelarza. Ale mogę się mylić. Tak, mogę się mylić. A. Thank you.
Monumental Tombs, co to jest w ogóle? Nie widziałem ich tam. Lender. Trzeba by się tu jakoś zakraść, co nie? Okej. O kurde, to jest do jakiegoś miasta ich. No, to jest wejście do jakiegoś ich miasta. Uuuui, w ostatniej chwili. Haha. Hello? No i myk. Mamy wjazd. Czy ja otworzę to? O, to jest pytanie. Tak, oczywiście, że nie. Ja pierdzielę. Biednemu to zawsze wiatr w oczy, nie? Zawsze. Ale tutaj mam. Zobacz, 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 zobacz. Przejdziemy. Tutaj. Jeszcze wyżej tutaj. Zobacz. Pyk. Można, można. Aha, woda. No wiem, że canteen jest empty, wiem, wiem. No, nie powiem, liczyłem na coś więcej. Liczyłem na coś więcej, a nic tutaj nie dostałem. Tam jest, widzę, że jest wejście, ale trzeba tą skrzynkę obalić, żeby w ogóle tam się dostać. Może po prostu na jolko tam wbiegniemy i się nie będziemy przejmować. Albo kamieniem rzucę, czy coś takiego. No i zauważyli mnie. Też niedobrze. O kurwa. Goni mocno. Biją. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Wlatujemy tam na jolo. Ała. O cholera. O cholera. O cholera. Mam przerąbane, prawda? Mam przerąbane. Komuniści mnie zatłuką. Aaaa! O, zauważył mnie. Okej. O kurwa. Dobra. Na jolko. Luwina, witam. Właśnie. No dziewczyno, właśnie po tej drabinie. Myk. No i chyba tu nie wejdą, prawda? Bardzo dużo jakichś rusztowań, czyli trzeba tam się jakoś wspiąć. To już wiem. Dobra, oni już się uspokoili. Na szczęście ci ludzie bardzo szybko zapominają o wszelkich troskach i problemach. Dzięki Bogu. Dobrze, przyszli. Szukają, szukają. Mówią, ona gdzieś tu musi być. A, to poczekamy na swoich standardowych stanowiskach. Tak będzie najlepiej.
Do góry. Cały czas jakiś kluczy brakuje, kurwa. Dziado z takich. Teraz pytanie, czy dobrodziej ominął? Po prostu jeszcze tego nie znalazł. Okej. Okej, sowa. Oho, dobra. No i tu będziemy mieli już otwarte. Zarąbiście. Work report, bla bla bla. Monumental Tombs, brat numer 2. Może ludzie fajnie, ciężko pracują, elegancko, sraty taty, fajny raporcik. O, i picobello. No dobra, udało nam się wbić wreszcie po wielkich bólach do tych Monumental Ruins. Wygląda na to, że teraz będziemy już sobie stąd na spokojnie eksplorować. Mamy punkt zapisu, to też jest fajne. W razie czego możemy zawsze sobie tutaj eksplorować. Gra się zapisuje, a ja póki co żegnam się z wami. To kurde, długa sesja nagraniowa dzisiaj była z Diangiem. Ale fajnie, bo cały czas, tak naprawdę co odcinek, nawet jak się nacinamy na coś, że nie możemy czegoś zeksplorować, coś jest zamknięte, coś w tym deseń, to i tak znajdujemy nową rzecz, gdzie można iść dalej. Nie jest tak, że jesteśmy, że tkwimy w jednym momencie gry. Mimo że ja bardzo dużo czasu spędzam, wycinam to, żeby wam oszczędzić bólu, to mimo to cały czas jest gdzie iść, jest co robić. Zapraszam do sekcji komentarzy, widzimy się niedługo w kolejnym odcinku serii Die Young.